Na początku tej parady padły wielkie słowa. Wielkie słowa o miłości, o wolności, o akceptacji, o solidarności. Wielkie słowa, które zostały wbaczone. Bo Bóg to jest miłość. Miłość to Bóg. Miłość to Bóg. I nie miłość Cię wyswobodzi, ale prawda Cię wyswobodzi. Ponieważ Bóg, który jest miłością, który oddał siebie za Ciebie, powiedział, poznasz prawdę, a prawda Cię wyzwoli. Jestem tutaj po to, żeby Ci powiedzieć prawdę. Prawdę, której doświadczyłam 20 lat temu. Nie wiem, ilu z Was ma tyle lat. 20 lat temu spotkałam się z prawdziwym, żywym Bogiem, Jezusem Chrystusem. Wcześniej byłam bardzo poraniona, bardzo poraniona. Od 7 lat byłam już w związku małżeńskim, ale byłam spragniona miłości i mimo tego, że uchodziliśmy za świetną parę, ja cały czas chciałam potwierdzenia miłości ze strony mojego męża. Zdradzałam go na jego oczach, żeby tylko sprowokować go do jakichś aktów zazdrości, bo wtedy widziałam, że on mnie prawdziwie kocha. Taki jest wybaczony obraz miłości w tym świecie. Ale miłość to nie to. Miłość daje życie za drugiego człowieka. Miłość daje życie. I tak Cię Bóg umiłował, że dał swoje życie za Ciebie. Przyszedł tutaj 2000 lat temu i jakkolwiek to irracjonalnie brzmi w Twoich uszach, on tam umarł za Ciebie, za Twój wewnętrzny błąd. Bo błędem człowieka jest być egocentrykiem, kręcić się wokół własnej dupy. Błędem człowieka jest to, że ma w sobie dziurę, czarną dziurę, nienasyconą. Rozkapryszone dziecko, które chce coś więcej, ciągle więcej i więcej. I niczym nie jest w stanie się zapełnić. I ja właśnie coś takiego miałam. 20 lat temu wyjrzałam w siebie, gdy skończyłam się tak naprawdę. Budowałam swoją wartość wcześniej na karierze. Zabiłam własne dziecko dla kariery. Nie chciałam mieć dzieci twoim mężem. Dla kariery. Dlatego, żeby inni pomyśleli o nim, o mnie dobrze. Żeby mnie cenili, żeby mnie doceniali. Taki właśnie miałam obraz siebie. Tak budowałam swoje królestwo na tej ziemi. Ale wtedy, 20 lat temu, kiedy wszystko się skończyło, kiedy tak naprawdę dostrzegłam pustkę i nicość w sobie, zawołałam do Jezusa, ponieważ wcześniej usłyszałam od kogoś, że można się z Nim realnie spotkać. I ja po prostu zgwałciłam swój intelekt, bo niestety to jest głupie dla intelektu, że ktoś 2000 lat temu umarł za Ciebie i to może mieć skutek w Twoim życiu. Ale tak właśnie się stało. Ja chwyciłam tą wiarą, wzięłam tą wiarą, bo Bóg inaczej Ci się nie objawi, jak przez Twoją wiarę, przez akt wiary musisz uwierzyć, że On, Jezus Chrystus, to jest Bóg wcielony i że rzeczywiście za Ciebie umarł. I ja to właśnie zrobiłam. W tamtym momencie narodziłam się na nowo z Bożego Ducha. Momentalnie stałam się inną osobą. Momentalnie pustka w moim sercu wypełniła się miłością. Momentalnie przestałam manipulować moim mężem. Momentalnie przestałam chcieć potwierdzać jego miłość przez to, że go zdradzam. Momentalnie wypełniła mnie miłość. Miłość prawdziwa, miłość, która położyła za mnie swoje życie i za Ciebie też. Za Ciebie też. Głupotą jest nie odwzajemnić takiej miłości. Ja ją odwzajemniłam i dzisiaj mówię do Ciebie. To jest słowo Boga do Ciebie. Pokochaj mnie, odwzajemnij moją miłość. Przyjmij to, co ja zrobiłem dla Ciebie. To Cię zmieni od środka. Nie będziesz już pusty jak bębek turecki. Nie będziesz już latał od śmietnika do śmietnika, żeby się zapełnić. Będziesz miał Boga w sobie. Będziesz zaspokojony. Taki jest Bóg. Taki jest Bóg. Dzisiaj kładę przed Tobą życie i śmierć. Błogosławieństwo, przekleństwo. Wybierz życie, wybierz miłość, która jest prawdziwa. Wybierz tego, który dał za Ciebie życie.